Pokażecie mi, jak zrobić hybrydy pierwszy raz? Tak, zobacz, jakie to proste. Z nami masz wsparcie przez cały czas. Na początku przygotuję Twoje paznokcie przed nałożeniem hybrydy. Opiłuję je i odsunę skórki. Może być zaokrąglony kwadrat? Oczywiście. Skracam Ci zatem paznokcie i opiłowuję w ten kształt. Teraz za pomocą bloczka polerskiego zmatuję paznokcie. Hybryda będzie się lepiej trzymała. Przyszedł czas na odtłuszczenie paznokci. Dzięki temu hybryda nie odpryskuje. Używam do tego cleanera. Naleję go odrobinę na wacik i przetrę wszystkie paznokcie. Czy może to być zwykły wacik kosmetyczny? Nie. Do paznokci używaj tylko tych bezpyłowych. Usuną też paproszki i pył po piłowaniu. Zwykły wacik zostawia włókna, a to powoduje, że lakier gorzej się trzyma. Kolejny krok to baza. Wybieram standardową bazę Semilac Base, która jest najlepsza na początek. Zawsze zamalowuję też krawędź, czyli tak zwany wolny brzeg. Dlaczego to robisz? Dzięki temu hybryda lepiej się trzyma, nie odpryskuje. Zobacz, czasami po pomalowaniu krawędzi robi się rant, jak od pizzy. Ale spokojnie, nie zostawimy tego tak. Ważne, żeby na końcu przejechać jeszcze raz pędzelkiem po paznokciu. Wygładzam w ten sposób całą płytkę. Teraz możesz utwardzić bazę w lampie UV LED. Czas zależy od produktu. Ja zawsze sprawdzam czas utwardzania na stronie Semilaka. Przyszedł czas na lakier. Który wybierasz? Mam ochotę na klasyczną czerwień. 231 Girl on Fire. To będzie to. Piękny kolor. Popatrz teraz, to bardzo proste. Nakładam go spokojnie, cienką warstwą. Najważniejsze w hybrydzie są cienkie warstwy. A, uważam też, żeby nie zalać skórek. Ale jeśli już coś takiego się stanie, po prostu zdejmuję go szybko drewnianym patyczkiem. Tym razem również zabezpieczam wolny brzeg i przejeżdżam jeszcze raz pędzelkiem po całym paznokciu. A ja wkładam dłoń do lampy. Pierwsza warstwa utwardzona, czas na drugą, która da nam pełnię koloru. Aj, krzywo nałożyłam. Wracamy do początku? Nie, w hybrydzie na szczęście tak nie jest. Jeśli nie jesteś zadowolona z efektu, zmywasz i malujesz jeszcze raz. Ten lakier nie wyschnie jak zwykły lakier, więc jest czas na poprawki. Dopiero w lampie się utwardzi. Zawsze zabezpieczam też krawędź i przejeżdżam pędzelkiem po całej płytce. Utwardź teraz proszę lakier w lampie. Następny krok to top. Do czego służy top? Przecież kolor jest już piękny. Dzięki niemu uzyskasz pełnię błysku lub głęboki mat. Wybór należy do Ciebie. Wybieram błyszczący. Użyję zatem Top No Wipe Real Color, którego nie trzeba przecierać po utwardzeniu. Poza tym top powoduje, że manikir jest trwalszy, nie rysuje się, jest niezmiennie piękny. Tym razem również dbam o zabezpieczenie wolnego brzegu. Możesz utwardzić lakier w lampie UV LED. Teraz wcieranie oliwki w skórki. Oliwka pielęgnuje naszą skórę, a do tego pięknie pachnie. Mam tu taką, która pachnie jak Twój ulubiony krem. Hibiskus? Uwielbiam ten zapach. I to już wszystko? Tak, sama widzisz, jakie to proste. Teraz masz 3 tygodnie na zastanowienie się nad następnym kolorem.